przez Komunię Świętą dokonuje się zjednoczenie z Chrystusem ofiarującym się dla naszego zbawienia. Eucharystia bowiem jest ofiarą, jest uobecnieniem tej samej ofiary, która dokonała się na krzyżu dla naszego zbawienia. Dlatego też uczestnicząc w mszy świętej powinniśmy, zwłaszcza wtedy, gdy się przynosi dary ofiarne, gdy się je kładzie na ołtarzu, powinniśmy przynosić całe nasze życie, składać je w ofierze, oddawać Mu to wszystko, co nas smuci i cieszy, aby Bóg tym swobodnie dysponował i przyjął to jako ofiarę przyczyniającą się w jakiś sposób do zbawienia świata. Ten duch ofiarniczy ma nas ogarnąć w szczególny sposób w momencie konsekracji, bo jest to moment szczególny w czasie mszy świętej. Chleb i wino bowiem przekształcają się w ciało i krew Jezusa Chrystusa, w prawdziwe ciało i w prawdziwą krew Chrystusa. W to ciało i krew, które zostały złożone w ofierze dla zbawienia świata. Z tą to ofiarą mamy łączyć siebie i całe nasze życie. I wreszcie w momencie przyjmowania Komunii Świętej, oprócz dziękczynienia i uwielbiania Boga, powinno pojawić się usposobienie, by złożyć siebie w ofierze Ojcu Niebieskiemu wraz z Chrystusem, który jest najświętszą ofiarą, który jest hostią niepokalaną i czystą. Mamy współofiarować się wówczas z tym Chrystusem, z którym zjednoczeni jesteśmy przez Komunię Świętą. Przystępowanie do Komunii Świętej czyni z nas ofiarę. Całe nasze życie przekształca w jedną hostię, która jest składana Bogu Ojcu, aby Go uwielbić oraz aby przyczynić się do zbawienia całego świata.